witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjnie. Dzisiaj taki odcinek opisowy z samochodu odnośnie ostatnich sprawdzeń, przemyśleń odnośnie diagnostyki komputerowej. Jak ważna jest diagnostyka komputerowa w kupowaniu, sprawdzaniu samochodów w aktualnych sytuacji, powiedzmy, czy na aktualnie występującym rynku samochodów używanych. Jest to przemyślenie na podstawie ostatnich sprawdzeń samej diagnostyki komputerowej różnych aut. Kilka przypadków takich omówionych zostanie przeze mnie. Pierwszy przypadek samochodu, diagnostyki komputerowej samochodu, który zainteresowany kupujący chciał zlecić. Zlecił taką diagnostykę, sprawdzenie przebiegu w samochodzie marki Ford. Tutaj z takich ciekawych rzeczy, które wyszły, oprócz tego, że silnik miał sporo przekroczone już korekty na wtryskiwaczach, dodatkowo doszła taka sprawa przebiegu, który nie zgadzał się z licznikiem. Dokumentacji tego przebiegu niestety nie było. Sprzedający nie miał tej dokumentacji przebiegu. Tutaj był przebieg odczytany z kilku modułów, z czujnika kąta skrętu bodajże, czy z modułu wspomagania kierownicy oraz z modułu drzwi. I niestety przebieg nie zgadzał się z przebiegiem zapisanym w desce rozdzielczej. Dodatkowo tutaj problemem był też to, że błędy były skasowane 10 km temu, oraz oprócz tego, że błędy były skasowane 10 km temu, ilość rozgrzań od skasowania błędu było tylko jedno rozgrzanie silnika. Także tutaj sprzedający niestety mijał się z prawdą i to jest jeden z takich przypadków ciekawszych. Takich przypadków jest oczywiście więcej, ale z takich spektakularnych, powiedzmy, z cofaniem licznika, no to jest już coraz mniej tak naprawdę. Kolejnym takim przypadkiem był, gdzie diagnostyka komputerowa też pokazała niestety usterki silnika. Był Opel bodajże Insignia, z tego co pamiętam, z silnikiem 2.0 CDTi. Tutaj niestety silnik miał problem z sondami tlenku w azotu, czyli z sondami, które mierzą, czy powiedzmy badają dozowanie środka AdBlue do silnika w tym modelu. To oczywiście do diesla w większości marek takie dodatki się stosuje. Tutaj problem oprócz tych sond był taki, oprócz problemu z sondami, problem był także z korektami wtryskiwaczy, czyli korekty te przekraczały wartości ponad 2. Jeden wtryskiwacz znacząco tam dobijał już prawie do 3. Były to korekty, na jednym wtryskiwaczu korekty były dodatnie, czyli wtryskiwacz był przytkany, a drugi wtryskiwacz przysłowiowo, że tak powiem, lał ropę, czyli był rozkalibrowany, czy zamiast podawać precyzyjnie, on tą ropę po prostu dużo więcej ropy dawkował do silnika niż było to potrzebne. Niestety jest to zagrożenie, dlatego że powoduje to nierówną pracę silnika, no i może też doprowadzić, jeżeli wtryskiwacz nam będzie lał, w konsekwencji także do uszkodzenia tego silnika, układu korbowo-tłokowego, także przegrzania silnika, uszkodzenia głowicy. Także nie jest to też tak, że możemy sobie takie sprawy bagatelizować z wtryskiwaczami.
Także to był drugi taki przypadek. Często sama diagnostyka komputerowa pozwala wychwycić też błędy. Oczywiście najważniejsze to błędy w głównych podzespołach, czyli w silniku, w skrzyni biegów, w module ESP, ABS. Ale często tak jest, że właśnie pozwala to uniknąć kupienia samochodu, powiedzmy, takiego, który miał bez dokumentacji przebiegu, miał na przykład wykasowane błędy ostatnio ze wszystkich modułów. Także na koniec kolejny taki przypadek, trzeci już z ostatnich sprawdzeń aut, mianowicie samochód Mazda 6. generacji. I tutaj to auto także miało wykasowane te błędy w silniku, w pozostałych modułach. Wszystkie moduły były wyczyszczone. Także tutaj na pewno taki samochód jest podejrzany, powiedzmy, do kupna. Także nie jest to też tak, że kupując samochód z takimi wyczyszczonymi błędami, powiedzmy, we wszystkich modułach, gdzie żadnego błędu nie ma w żadnym module, nawet tymczasowego błędu, to powinno to wzmóc także naszą czujność tak naprawdę, bo najprawdopodobniej takie auto zostało wyczyszczone przed sprzedażą, czyli wszystkie błędy były wykasowane. Także tutaj mała taka uwaga do każdego, który gdzieś tam kupuje samochód, czy będzie kupował, że takie wykasowanie błędów, powiedzmy, z silnika, z modułów samochodu, wszystkich, gdzie nie ma ani jednego błędu, typu, nie wiem, spalona żarówka, czy tam jakieś sporadyczne błędy w silniku, czy tam jakieś odczyty, typu niski poziom napięcia w akumulatorze, taki samochód powinniśmy na pewno wzmóc czujność przy zakupie. I jeżeli nie ma dokumentacji serwisowej na dane naprawy czy wymiany jakichś czujników, powiedzmy, czy innych elementów, które powodowałyby te błędy, to raczej taki samochód powinniśmy odpuścić niż zlecać, powiedzmy, czy tam dalsze sprawdzanie, czy choćby jakieś dodatkowe przeglądy na stacjach diagnostycznych, które przy wykasowaniu błędów z całego samochodu też nam dużo nam nic nie powie. Także to by było na tyle w tym odcinku. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego odcinka.